Czerwone jagody spadają do wody. To miejsce ma prostą misję: integrować, poznawać ze sobą społeczność lokalną. Jest bardzo dużo dzieci, można się bardzo fajnie z nimi bawić. Przebywanie z dziećmi i ich uśmiech, no to jest chyba najpiękniejsze, co może być. To się nigdy nie nudzi. Ja na przykład całe życie marzyłam o tym, żeby śpiewać. A całe życie robiłam pomidory i chryzantemy. No mężów mamy dobrych, pieniądze nam oddają. To jest najważniejsze, a my kobiety mamy się czym rządzić.